Siema, jesteśmy po 13 partii Mistrzostwo Świata. Dzisiaj zremisowali, ale wczoraj Dink, z tego co wiem, zwyciężył. No i wyrównał stan w meczu. I jutro będzie, chyba jutro, decydująca runda, kto zwycięży, bądź będą dogrywki, ja w sumie nie wiem jak działają. I dzisiaj gościem na moim kanale jest mój wieloletni przyjaciel. Człowiek, który jest bardzo silnym szachistą oczywiście, ale specjalnie na rzecz tej niesamowitej serii, żeby zarobić hajs, spadł ze swojego rankingu naturalnego. Akurat niby trochę żartuję, trochę nie. Bo normalnie to na jakimś poziomie 1900 gra, na czeskomie ma aktualnie 1600, więc próg ma dość niski. I na żywo ma kategorię 2+ i był bardzo bliski jedynki. To może się przywitać, Maksiu. Cześć wszystkim. Cześć Piotrek. Cudownie. A więc, orzeł czy reszka o białe? Orzeł. Okej, okay, komu w ogóle kibicujesz w tym meczu? Dinkowi. O, no to będziesz mógł wygrać jak on, gdyż wylosowałeś białe. A ja akurat kibicuję Nepo, więc git się wylosowało. No, tylko wydaje mi się, że lepiej jednak atakować, więc może będzie ci prościej grać. No i możesz zaczynać. A, nie możesz zaczynać, bo ci nie udostępniłem ekranu, jestem cudowny. Więc od czego zaczynamy? Myślę, że zdecydowanie nigdy nie widziałem żadnej partii Dinga, więc zagrałbym E4. No widziałeś, bo oglądałeś moją serię niesamowitą. E4. I jest to złe posunięcie. Odegram D5. To myślę, że w tej sytuacji C4. C4. Oczywiście, że nie. D5. W miejscu Dinga zagrałbym skoczek C3. Skoczek C3. Goniec F5. Zaryzykujemy skoczka. Skoczek C3. Niech będzie skoczek C6. Odbijemy skoczkiem. Skoczek. Skoczek C6. Myślę, że pójdzie goniec B5. To ja wyprowadzę figurkę. Goniec F5. Co taki pasyw? Plus 0,7 od razu. Zagrałbym to z gońca na D3. No to jak ten goniec i tak pasywnie, to już mogę grać E6, bo nie ruszymy nim drugi raz, no to E6. Zaryzykujmy najpierw rozszadą. No i Maksiu na prowadzeniu. Jest! Czy ruch E5 wchodzi w grę? Bicie. Bicie, nie wchodzi w grę, no to E6. O nie, chyba że długa roszada, ale please, no. E6. Serio? Zagrał drugi raz gońcem. Zaryzykujmy H3. Teraz już musi być E6. W końcu. To teraz H3. Gdzieś by wypadało pewnie gońca wyrzucić. Goniec D6. Może tym skoczkiem na G3 zagram. Skoczek D7. Nie chcemy niszczyć sobie struktury? Dobra, ja się nie znam. Szczerze powiedziawszy, kusi mnie zbicie tego skoczka gońcem, ale wątpię, że Dink by tak zrobił. No dobra, zbijmy. A, trafiłeś. Na szczęście mój ruch nie jest zbyt skomplikowany. G bije F6. Teraz bym zagrał tego skoczka na G3. Pozycja czarnych mi się nie podoba. Szybko poszło. Jest opcja przebijania przez E5. E5, bicie. Mam tam jakieś kombosy wchodzić. Jest też opcja król H8. Król H8 albo E5. Bym kminił. Tam kombosy wchodzą. No król H8. F5. Też myślałem nad tym, ale odrzuciłem. Bo po E5 tutaj w ogóle było bicie. Skoczek G5 szach, król się odsuwa i bicie na G4 gońca. I król jest rozwalony. Tą partię w ogóle ponad 9 godzin grali. Postaramy się trochę krócej. No dobra, zagramy to H3. Jest to dość zamknięta pozycja. Więc może mogę iść na skoczek kontra goniec, czyli powymieniać absolutnie wszystko. No to może na to spróbuję się zdecydować. Goniec bije F3. Myślę, że odbiłbym hetmanem. Nie wiem, co zrobi Dink. No to tak jak wspominałem, mnie kusi bicie tego skoczka.
Brzmi jak coś, co pewnie nie pójdzie, ale tak bym zagrał. Goniec bije G3. To w tej sytuacji podobałby mi się mój skoczek na polu F6. No, nie widzę za bardzo innych opcji, bo co jeszcze można zagrać? Nie wiem, hetman H5? To znowu trochę zamykamy sobie do skoczka, więc... No, zagrałbym skoczek H5, szczerze powiedziawszy. Nie chcę go wymieniać. Aj! A ogólnie... A, w sumie też mogłeś grać. Nie, bo poczułem, że hetman H5 to wtedy ci wisi pion, ale wtedy masz jeszcze hetman G5. Szach. I odbijasz. Nawet bardziej myślałem o pionie na F4 wtedy, ale nie wiem, czy nie blokuje to za bardzo później tego końca czarnopolowego. Okej, co? No, że po hetmanie H5 pion F4, ale nie wiem, czy to byłby dobry ruch czarny. Ale wtedy skoczek musiałby się wycofać. No do tyłu po prostu. A nie dostajesz mata gramy, na... Gramy hetman. A nie dostajesz mata na H7 przypadkiem? A, myślałem, że się nabierze. Chcesz mi tutaj wejść? Czy ja mam opcję na król H8 i skoczek G8? Bo prawdopodobnie z takim planem był skoczek E7, chyba że na G6 też mogę go postawić. Skoczek G6? Jednak pierwsza intuicja była lepsza. No to próbujemy skoczek F6. Co się nasuwa? Nasuwa się wieża G8. Kurczę, nie wiem co teraz zagrać. Może król na F1 i uciekamy z tego bagna. Związania. No. I później ewentualnie król na E2 i wieżę na skrzydło królewskie. Myślę, że to jest najlepszy wybór. Król F1. Ja bym grał król H1, osobiście. H1? No. A. Wieża G5. Ale mi przestaje posunięcia. O, zagrałbym skoczek F6. O, goniec C2. Minus 1 ponad. Ja takich słabych ruchów nie gram, więc... Ale w sumie czarne tak trochę... średnio mają ruchy. Może F4? No białe też, nie wiem w ogóle po co. Nie wiem w ogóle po co goniec C2. Żeby... hetmanem zagrać na D3. Żeby... To też jedyne co widzę, ale nie bardzo wiem jak można zrealizować ten plan, żeby dać tu mata. No bo lepiej nie stanął raczej ten koniec. Szczególnie, że pod hetmana stanął. Nie wiem, dziwnie to wygląda. No, no chyba, że nie wiem, chcę zagrać gońcem na B3. Bo nie mógłby z pola D4 tej diagonali złapać, ale po co? No w sumie może po jakichś wymianach, że atak na słabość na D5, ale to tak średnio sensownie i tak. No ja spróbuję zamknąć tą pozycję i zagram F4. O, jedyny ruch to skoczek H4. O kurczę. No i myślę, że Dink to po prostu przewidział, żeby po prostu mieć miejsce na odejście hetmana, nie? To D3, ale... Nie wiem, czy bym nie zagrał tutaj E3, żeby później potencjalnie móc wejść, nie wiem, na jakieś H6 albo coś. No, E3 odpada, bo tracimy pionka. A no to myślę, że D3, hetman D3. No kurczę. Typowo. Hetman bez sensu tutaj, według mnie stanął. No nie, no nie mogę zbić, bo dostaję hetman H6. I nie mam co, i nie mam jak się bronić. Bo po jakimś losowym F5 wisi mi pion na E6, bądź jakieś szachy na F6 przy okazji. No to zostaje chyba tylko to przepchnięcie, ale czy wtedy nie dostaję jakieś maty? Jakichś matów? Z czego wynika tu przewaga czarnych? To jest dobre pytanie. Gram, no to gram F4. Ja bym zbił tego pionka w końcu. Nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, nie będę z tego liczyć za bardzo, po prostu biję. Nie dziwię się, też by mi się nie chciało tego liczyć. Wieża G1, no to wieża na G8. No must have, zdwoić tę wieżę. No po coś zagrał tym hetmanem na E3 zamiast na D3, więc może teraz hetman D2? Próbujmy. Aha. Ja no, hetman, okay. Hetman na D2 totalnie useless, głównie przez to, żebyś dostał widełki. To F3. Ciężko mi uzasadnić w ogóle te ruchy, co tu się dzieją. Mnie teraz kusi albo G5, albo F3. Ewentualnie tą drugą wieżę jakoś podłączyć do gry.
Ale to później się narodzimy. Jakbyśmy zagrali na E1, to na te widełki, których przed chwilą nie zauważyłem. Więc trochę bez sensu. Ej, No dobra, podpowiedziałem. to dzięki. To spróbujmy to G5. Aha. Dobra, wieża na G8. To znowu jest jedyny ruch i znowu nie wiem dlaczego. Ja ci nie pomogę. To zagrajmy tym hetman. E2, sorry. E2, okej. Nie no, hetman E2 to... To top 1 losowy ruch w tej pozycji. Nie no. Wiem. No celowałbym w inne ruchy, ale nie będę teraz mówił jakie w sumie. C4, tego też bym nie wymyślił, szczerze mówiąc. To ja to zbiję. No chyba, że można hetmanem odbić, to odbijmy hetmanem. Kurde. Nie rozumiem idei C4. Bo po wybiciu nie mogliśmy zbić, bo dostawaliśmy skoczek F3. Więc no ale później byśmy zbili mu wieżę. No tak, ale twój skoczek ma niewiele miejsca chyba. No ale, że on by odbił pionkiem, no tak. No. No dobra, hetman C3 ma w sumie rację bytu, bo tu coś przeciągi jakieś istnieją. Mam taki ruch w opcjach. Podoba mnie się. Chciałbym mieć taki ruch w opcjach, ale nie mam, bo jest goniec E4. Dobra, król G8. O, genialny ruch. B5. Losowy okay. Genialny ruch. A, bo ten ruch D5 nawet nie jest groźny. Zagrajmy to do D5. D5. A4. D5 zakładałem, że E5 zagram. Ale nie wiem. Okej, okay, no mam tutaj B4. Czemu to miałoby nie działać? Dobra, próbujemy na czuja B4. To sprawa, że Nepo wypuścił minus 4. No to później psycha sitting będzie. I niech to jeszcze wygra. W sensie cały mecz. Pianeczko. Na C4. A, zjadł. Teraz zagram hetman D5. Okej. Okay. To był fatalny ruch. 0-0. Liczyłem jakieś hetman D5, że jest bicie, bicie, bicie. I po biciu ten skoczek ma już wolność, a wtedy skoczek F3. No i w sumie wygra na białych, tak mi się wydaje. Więc może dlatego nie poszło hetman D5. Wiem. Oni grają takie dziwne ruchy, że no nie wiem, D5? Błąd na błędzie. Hetman C6. To wcześniej myślałem o tym hetman D5. I to już w tym momencie może nie działać. Bo na koniec zostaje wieża E8 z matem. Może odpalmy defensive mode. Goniec F8. Bo goniec B8. Więc B8 wygląda super. Jestem fanem. Goniec B8. O. Yeah. Okej. Okay. Ale myślę jak arcymistrz. Minus 2,5 na plus 2,7. Też mi się podobał ten ruch. Bo tak oczyma wyobraźni widzę jakieś takie coś. Może. Według mnie teraz bicie tej wieży. Gońcem. Dobra. Chyba co zwlekać. No nie. Minus 1,6. Dobra, widzę jakiś taki manewr. To też może mieć rację bytu. Jakieś jakieś? Tu nie działa? Popiszmy się niebywałą umiejętnością liczenia i nie liczmy tego. To zagrajmy F5. Brzmi jak ruch przegrywający. Wieża H6. O, obronił wieżę. Zauważył w końcu. A myślałem o tym ruchu wieża H6, ale nie widział. No bo chciałem zbić tego skoczka, ale co dalej to w sumie nie wiem. Jakiś hetman bije F7. Ja nawet nie widziałem, że pion wisi. Ale chciałem go obronić, grając F5. Goniec E4, kolejny mega losowy ruch. To nie wiem, rób to co chce ta, F5. Kolejny błąd. Te partie są takie trudne, że aż głowa boli. No ta partia jest chyba najgorsza. Ciężko to opisać. Ruchy są takie blokujące po prostu myślenie. Wisi teraz przede wszystkim pionek na B4. 4, nie? I ma pionka do przodu, dobijamy do końcówki i wygrywamy. Wymieniamy wtórki. No to zbiłbym tego pionka. Dobra, mam zalążek plan. Wait. Wisi mi wieża. No to w ogóle wieża F8 to jest jakaś parada dlatego ruchu. To był błąd.
Nasuwa mi się ruch król G8, ale to jakaś porażka jest. Albo powrót wieży na G8. Też super ruch. Trzeba znaleźć jakiś antyruch, bo taki dzień mieli. Zagraj król G8. A co, widzisz coś, co mi grozi? Nie, nie, ale myślę, że zagra król G8, bo nie zagra dwa razy wieżą. No to gram król na G8. Wróci na to miejsce. O, cofamy wszystkie figury do obrony. G5? Nie, no nie. Dobra. Takie what the fuck. Cały mój plan opierał się na F3 i hetman F4 po biciu skoczka. A hetman się wrócił na D8. Trzeba zagrać jakiś arcymistrzowski ruch, czyli D5. D5. Dobra, hetman D6. Okej, okay, wracamy kolejną figurą do obozu. D5, szach. Nie, wracamy do obozu. Co ty? Wszystkie figury muszą być przy królu. Po obu nie stronach. Wiem, co się dzieje. Ja myślę, że Dink nie zauważy, jak zagram hetman D6 i F3 szybko. No ale co mi szkodzi? Hetman D6. A, no wracamy na tą samą pozycję. O. Co powiesz teraz na wieża E2? Wieża E2. Powiem, że trafiłeś, co jest dość zaskakujące w tej pozycji. No tu nie ma ruchu czarny. Zagraj F5. Mówisz? Tak, zaufaj. A nie za dużo dziur mi się zrobi? Musisz to przegrać jeszcze. No wiem, ale... Ale tu jest chyba dużo przegrywających ruchów. Na pewno któryś znajdę. Taki, który mi się będzie podobał. Wieża E8. O, yes. Nice. Mówiłem ci... Plus 10. Mówiłem F5? To dostanę za to jakiś punkt, czy...? Nie, nie. Już mnie wystarczająco ogrywasz. No, teraz masz plus 10, musisz to wykorzystać. Szczerze, wydaje mi się, że najpierw... No bo jakbym zagrał D5, to ten pion by się jeszcze jakoś uratował. A jakbym najpierw zbił mu wieżą na E6, to fajnie by to wyglądało. Dobra, gramy szybko. Gramy wieża E6. No dobrze, dobrze, dobrze. Jak się obronić przed tym? Nie w ogóle grozi po D5. D5. Muszę się zasłaniać. Bicie, 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 szach. No i muszę się zasłaniać i wychodzę z przegraną. No a bicie skoczka chyba zabija totalne myśli o czymkolwiek w tej partii. Dobra, wieża bije H5. O, lol. O kurczę. Na ruch wieża bije H5 17 minut. Nepo ma 2,5 minuty na zegarze. Musi mnie wieża bije G6. Ale myślę, że zbiję tym pionkiem na H5 jednak. Zaryzykujmy. No prostota, prostota. Wygląda jakbym musiał zbić tego piona. Zaufam. Hetman bije H5. Nie, nie myśl o koniec F3. Nie myśl o tym. To zagramy... No co? Ej, no? Stary, jest plus 33 dla białych. Gdzie to jest? No wiesz, no po prostu grasz D5 i lecimy dalej, ale... Dobra, zagrajmy to D5. No dobrze. Widzisz, gdzie to jest taka wygrana? Nie. Bo ja znowu czuję się słaby, że tego nie widzę. Mnie dziwi, że nie jest napisane mat w 80 kilku ruchach. No, dobra, no, król G8. Mat w 13, licz. Jest mat w 13? O, dobra. Daj mi chwilkę. Myślisz, że Dink to widział? Ja myślę, że Dink tego nie widział przede wszystkim. Ma 11,5 minuty, trochę czasu jest. Mamy D6. No, zagrajmy jakiś spokojny ruch. D6. D6 i się czarne poddały. No bo to był pierwszy ruch do mata, nie? Bo później było goniec, wieża na E7, hetman na G7 i przy ruchach takich, jaki robił Nepomniachtchi, tak? Tak. To byłby mat w trzech nawet. Możemy to przegrać do końca? Możemy. F3. A. A już nie ma mata, tak?
To czemu tu jest mat 12? Czemu po F3 jest mat 12, a po F3 nie ma mata? No to... O co chodzi w tym? Okej. No to co? To zbijmy tego pionka końcem po prostu. Mówisz? Nie. Dobra. Odwalanie mata. Part kolejny. Nie wnikaj. Trzeci raz go nie zauważyłem. No to... Goniec F1 może grać ponoć. No chyba musi. Hetman H6. Jedyny coś, co nie daje mata. Odbierze E8 w tym momencie. XD. Okej. O, a najlepszym ruchem w ogóle w pozycji jest hetman BH3. Bicie. Bo gdyby nie to, to po biciu jest goniec wjazd. I później jest checkmate. Ogólnie 38 posunięć w partii zostało zagranych, a ciekawe z jaką dokładnością grali. 78% dokładności kontra 88%. I to są partie klasyczne w meczu o Mistrzostwo Świata. Niesamowite. 12, 13. 13 ruchów udało ci się zgadnąć, ewentualnie się pomyliłem zapisując, no nieważne. 11, 12. 12 ruchów ja zgadłem. To nie dość, że ze mną wygrałeś, to jeszcze wygrałeś grube hajsiwo, gdyż 70% z 12 nie mam pojęcia ile to jest, więc muszę włączyć kalkulator. Tak, jestem na matematyce stosowanej na studiach. 12 razy 0,7 jest równe 8,4, czyli zaokrąglając jest 8. Miałeś próg 8, czyli wygrałeś całe 5 zł. Jak się z tym czujesz? Na co wydasz te ogromne pieniądze? 5 zł? No. Nieźle. Że przeznaczę te pieniądze wspierając młodych, rozwijających się fachowych youtuberów. Tak jest, dostanę donata. A nie, mówiłeś o losowym innym youtuberze, no cóż. Myślę, że jest taki fajny Zbyszek. Pikleza. A, Pikleza. No i myślę, że on naprawdę się dobrze zapowiada i może nawet jak dodam to, to powie coś o mnie w czasie swojego odcinka. Nie, bo cię zwyzywa. Uważaj sobie. Jak ci się podobał format? Jesteś zadowolony ze swojego wyniku, czy liczyłeś na więcej? No bo ustrzeliłeś jedynie około 33%. I razy oko. No, generalnie to w debiucie było najciężej. Według mnie. No, myślę, że generalnie w tym formacie. Bardzo mi się podobał ten format. Świetny pomysł, Piotrek. Tak trzymaj, rozwijaj się. Ale lizodup. No i po prostu w debiucie najciężej jest, myślę, że zdobyć dużo punktów, no bo faktycznie te ruchy są niby debiutowe, ale jest po prostu za dużo możliwości w debiucie, a ja na przykład nie znam debiutów zbyt dobrze i po prostu ciężej mi było to zgadnąć. Później te ruchy są jakieś takie, jak patrzymy na te partie Artymistrzów, to no takie właśnie z tą dokładnością, 80%. No, zazwyczaj są te ruchy logiczne, mega, ale ta partia to była totalnie random moves generator, in my opinion. No nie, no tyle błędów, partią Mistrzostwa Świata, no to bieda straszna. Może zmęczenie już weszło. No ale to jest niesamowite. Dla mnie te ruchy są po prostu jakieś abstrakcyjne zazwyczaj, ale i tak, no, to są wybitni szachiści. Najlepsi na świecie. No, niby tak, aczkolwiek nobody cares, kto to wygra w sumie. No, to prawda. No, ale przynajmniej jest format, więc mam z czego robić niesamowite daily, bo chciało im się wygrywać co drugą rundę XD. Dobra, dzięki bardzo, że chciało ci się wpaść. Mam nadzieję, że będziesz tutaj częściej widziany, jak wymyślę coś ciekawego i jak będzie hajs do wygrania, bo z pewnością się skusisz. Materialista. Nie no. No, to żegnamy się. Zachęcam do łapki w górę, subika z dzwoneczkiem, sekcja komentarzy jest dla was.
I jak macie kogoś, kogo mógłbym zaprosić na tą ostatnią rundę, a w sumie nie wiem, czy ją zrobię, bo będę na wyjeździe, to możecie napisać, może go zaproszę. No i Bajo, możesz się pożegnać. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.